you <music> Dzień dobry, witam serdecznie, 28 odcinek drugiego sezonu podcastu PL Garden. Maciej Mika, kłaniam się nisko dzisiaj ze stolicy Kosowa, z Pristiny. Witam was serdecznie, jest niedziela, 2 drugi, drugi czerwca, tak, jest 2 czerwca. Nie wiem jeszcze dokładnie, kiedy emisję będzie miał ten odcinek. Prawdopodobnie jutro, ale to wszystko... To wszystko zależy tutaj od uwarunkowań logistycznych. Drugi raz nagrywam dzisiaj podcast, drugi raz nagrywam podcast na wyjeździe, więc troszkę, troszkę jest to wyzwanie, ale z każdym, z każdym wyjazdem wyciągam wnioski i mam nadzieję, że również tym razem podcast będzie nadawał się do słuchania i będzie dla Was tylko i wyłącznie korzystny i przyjemny. A zadbam o to dzisiaj nie w pojedynkę, ale z dobrze znanymi wam gośćmi. Już nie będę przytaczał, który raz panowie występują dzisiaj w podcaście, bo, bo nie jest to pierwszy, drugi, ani, ani trzeci raz. Niezmiernie miło mi przywitać Marcina Olejnika z Poznania. Siemanko, cześć. Oraz oczywiście Piotrek Wiśniewski, również Poznań. Siemanko, Piotrek. Witam serdecznie. Panowie, na wstępie duże uszanowanie. Godzina dziewiąta, niedziela, niektórzy o tej porze jeszcze śpią. E, natomiast my nagrywamy podcast e, nagrywamy podcast, e, który w takich okolicznościach jeszcze nie był nagrywany, bo dzisiaj będziemy rozmawiali tylko i wyłącznie o finałach e, NBA. To nowe doświadczenie dla mnie, to nowe doświadczenie dla was, nowe doświadczenie e, dla słuchaczy. Ja dzisiaj e, lekko jeszcze wczorajsza, ale mam nadzieję, że forma będzie sprzyjała temu, żeby dostarczyć jak najlepszy kontent, e, spać poszedłem nieco później, bo e, jeszcze była celebracja e, finału Ligi Mistrzów. Powiedzcie panowie, e, zanim jeszcze zaczniemy rozmawiać o koszykówce, bo oczywiście to podcast typowo e, koszykarski nastawiony na Boston Celtics, powiedzcie, wiem, że Piotrek wczoraj oglądał, nie wiem jak Marcin. Jak tam nastroje po finale Ligi Mistrzów, powiedzcie. No i ja tak wyglądałem jednym okiem. Moja, przygoda, moja relacja z piłką nożną jest w tym sezonie mocno. Jakby to powiedzieć, no średnia bym powiedział. No, moje dwa kluby raczej nie dostarczały mi kontentu do zadowolenia, tak więc piłka w tym sezonie była mocno, mocno z boku. A przypomnij, jakie są ciebie, Juventus i, I, i drugi, no, klucz, Ilek. który? No ile? Tak jest. Okej. Okay. Tak no to rzeczywiście. Zasłonę milczenia. Jeżeli chodzi o Leka, to szybko zasłonę milczenia. Słuchajcie, e, zapuszczamy. A powiedz Marcin, ty wczoraj na piłkarsko, czy, czy nie do końca? E, nie, oglądałem, oglądałem, tylko moja, jak, ani jednego, ani drugiego zespołu nie kibicuję, a w takich, w takich wypadkach zawsze trzymam kciuki za, za underdoga, także... Też nie, niezadowolony z tego ja oglądałem na angielskim streamie z TNT e, i jak padła bramka na 1-0, po tym jak, jak tam Borussia właściwie e, miała ten mecz do, do tej pory, to, to komentator tylko zamilkł i powiedział, no przecież wszyscy się tego spodziewaliśmy i nic nie mówił po prostu. Real znowu nas oszukał. <todgłosy> tak, tak. Tak jak, tak jak zawsze wszyscy mówią, że real real zrobi real no i rzeczywiście ten wczorajszy mecz nie był, nie był wyjątkiem, chociaż ja wam powiem szczerze, że pierwsza połowa to były trzy zawały serca, ale gdzieś tam mimo, mimo, że człowiek się denerwował, to gdzieś tam z tyłu głowy było to, że, że, że jeszcze jest cała druga połowa a nawet jeszcze, a nawet jakby zaczynał się doliczony czas, to pewnie bym sobie powiedział, ok, jeszcze jest Doliczony czas, ale, ale oczywiście duże, duże uszanowanie dla Borusi Dortmund, która nie tylko podjęła rękawicę, ale, ale postawiła się mocno Realowi Madrid. Tak jak mówiłem, to nie jest podcast o piłce nożnej, więc to było tylko takim słowem wstępu. Moi drodzy, przechodzimy już do dania głównego dzisiejszego odcinka, czyli do finałów NBA. Ja Wam powiem tylko, że fajnie, że ten wczoraj Real wygrał, bo to mocno mi poprawiło humory. Ja, pierwsza, pierwsza część dnia była, no muszę Wam powiedzieć, nie do końca przyjemna, bo zaczął się ten dzień znakomicie, bo dostałem, właściwie dostałem propozycję, nie będę się wdawał w szczegóły, ale dostałem propozycję wyjazdu na, na finały NBA i już tu w jednym odcinku Mówiłem o rzeczach, które, że tak powiem, trzeba zrobić przed wyjazdem. Niektóre z nich są bardziej, niektóre z nich mniej kluczowe. A pozwolę sobie teraz właśnie powiedzieć o tym, co mnie powstrzymało, bo niestety ta historia kończy się gorzko. Wczorajsza pierwsza połowa tego dnia, tak jak wspomniałem, była, była niedobra. Wypełniałem, zdawałoby się, formalność dokument ESTA, który, który kiedyś już przy okazji wizycie, wizyty w Stanach nie był dla mnie problemem, ale tym razem nie dostałem akceptacji. Wiem, że jeszcze jeden kolega, który, Patryk Żłobiński, którego serdecznie pozdrawiam, który również się chciał wybrać na finały, również nie dostał, nie dostał akceptacji. Niestety, to jest takie ostrzeżenie dla wszystkich, którzy chcą się dostaną wybrać, że, że ten dokument ja już wspominałem w odcinku tutaj o, o organizacji i wyjazdu, że, że jest on dosyć zawiły. Czasami można popełnić po prostu błąd coś źle wypełnić i dostanie się odmowę. Z jednej strony formalność, a z drugiej strony, uważajcie, ja akurat w moim przypadku myślę, że to było dosyć jasne, bo, bo odwiedzałem kraje, które żeby wjechać do Stanów, po prostu nie są mile widziane, żeby odwiedzać je przed, przed wyjazdem. Natomiast wiem, że Patryk tutaj do, 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 dosłownie nie wie, dlaczego taka decyzja była i i po prostu ciężko współczuję. Ja mu współczuję też, też sobie, ale, ale to nic. Słuchajcie, no to nic. Potraktujcie tą, to doświadczenie, o którym przed chwilą wspomniałem, wszyscy jako, jako nauczkę, żeby, żeby się nauczyć gdzieś tam na moich błędach, doświadczeniach. To, to zawsze warto 10 razy sprawdzić, bo mnie, krótko mówiąc oficjele tutaj e, amerykańscy wzięli za terrorystę, bo odwiedzałem kraje, które są uważane za e, terrorystycznie zagrażające e, Ameryce. E, słuchajcie, przechodzimy, e, do finałów, e, przechodzimy do finałów. Przechodzimy do finałów. Na początek, e, może zapytam was, słuchajcie, jakie są wasze odczucia. Celtics awansowali do finałów po poranie 12 do 2 tutaj na wschodzie, sweep w finałach konferencji, Dallas Mavericks po raz pierwszy w finałach od 2011 roku, kiedy sięgnęli po tytuł. Bardzo wielu porównuje te, te ścieżki do finału, Boston Celtics, że, że mieli tutaj rozłożony dywan i mogli sobie przejść na, na, na luziku, z drugiej strony Dallas Mavericks, droga przez piekło, każdy każdy team, który pokonywali, miał ponad 50 zwycięstw. Powiedzcie na początek, jakie są Wasze po prostu emocje na te już kilka dni, na godziny przed finałami, wielkie, wielkimi, wielkimi finałami NBA. Na razie no słyszę milczenie, więc może Czekamy. ja wybiorę. Piotrek, Czekamy. zaczynaj. Czek Czekamy, no jestem pełen optymizmu. I po prostu czekam, aż się zaczną. Co do tej drogi finału, no to nie, nie, nie zgadzam się z narecą, że Celtic miał rozłożony, rozłożony dywan, bo jeśli już, to Celtic sami sobie rozłożyli ten dywan, chociażby w, dominując w sezonie zasadniczym. Tak ten system jest skonstruowany, że się gra tyle meczów, żeby sobie ułatwić drogę, i Celtic to po prostu wykorzystanie. Tak jest. No, ja, ja też nie mogę słuchać po prostu mediów mam wrażenie, że cały świat jest przeciwko nami. E, ostatnio jak usłyszałem, że, że się Celtics cieszyli po awansowaniu do finałów, jeżeli powinni, to opadły mi ręce i już przestałem po prostu reagować jakoś, e, jakoś na to. Ja jestem bardzo podekscytowany, e, bo będą to na pewno fajne, fajne finały. Nie ma tutaj e, takiego oczywistego faworyta, są są plusy po jednych i po drugich stronach, każdy ma swoje atuty. No i super zawodnicy super w finałach. O tych plusach i minusach. Panowie sobie zaraz szerzej porozmawiamy, ale to, Marcin, co powiedziałeś, cały świat jest przeciwko nam. Nie wiem, jak wy do tego podchodzicie, ale, ale, ale ja to często mnie to często jeszcze bardziej nakręca. Jeszcze, jeszcze te emocje jeszcze te emocje są większe i i, i, i tylu, z jednej strony po prostu czekał na zwycięstwo, ty, na to, żeby się e, cieszyć i, i, i żyć momentem, kiedy Boston Celtics e, wzniosą 18 baner, ale z drugiej strony jest troszkę we mnie, muszę przyznać, coś takiego, że żeby utrzeć nosa tym wszystkim niedowiarkom, tym wszystkim, którzy umniejszają, bo e, myślę, że na końcu wszystko rozchodzi się o to, że, że o, o jakiś bultyłka, tyłka, o, o, o jakąś zazdrość bo, bo, bo ci Celtics po prostu są znakomici. Ja też tak uważam, że, że, że ta narracja o, o, o łatwej drodze to jest, to jest, to jest coś zupełnie niepotrzebnego, a jeżeli się pojawia, to, to po prostu trzeba to ignorować. Ale, ale a propos tej ścieżki, mam do Was pytanie, może teraz do Marcina. Słuchajcie, pokonaliśmy. Miami Heat, pokonaliśmy Cleveland Cavaliers na koniec sweep z Indianą. Jednak wielu, wielu podkreślało, ja też tak uważam, że, że to nie był klasyczny sweep. Ja trochę ten sweep z Indianą porównuję do sweepu sprzed dwóch lat, kiedy w pierwszej rundzie pokonaliśmy Brooklyn Nets. Co prawda to był innego kalibru zespół naszpikowany gwiazdami, dużo inne oblicze ma Indiana Pacers. Natomiast to nie był łatwy sweep. I powiedz, Marcin, jak ty w ogóle odnosisz się do tego, do tego ranu? Czy, czy ten ran pewne twoje wątpliwości rozwiał? Być może je miałeś? Czy, czy jesteś tak samo pewny? Czy może twoja pewność wzrosła? Bo ja muszę powiedzieć, że sporo się z tego ranu dowiedziałem, szczególnie z tej serii z Indianą i o tych testach, o których wielu mówiło, że Boston jeszcze nie był testowany. Myślę że jednak troszkę już troszkę już tych testów zaliczył. Powiedz jak ty to widzisz. No, moim zdaniem był to był to test ja byłem bardzo ciekawy przed tą serią jak, jak my wypadniemy bo Indiana jest bardzo szybkim zespołem i ta, ta tranzycja bo za, zabija mhm. To pokazali na no, przestrzeni całego sezonu doszli w końcu do finału konferencji. I. E, no i bałem się o Horforda na przykład, że, że nie będzie. Nie będzie nadążał. E, ale ale no, spisywał się spisywał się świetnie. My pokazaliśmy też, że wytrzymujemy presję e, w końcówkach. E, także no, fajnie. No, tutaj w, w obranie u Horforda e, to. No widać u niego braki, bo w grze jeden na jeden to Siakam go trochę, trochę wsadzał do kieszeni, ale już jak mieliśmy takie sytuacje, że Horford musiał odciąć Siakama, no, te cross-outy takie, no to, no to sobie pięknie radził i nie, nie dopuszczał do, do, do tych piłek. że, no Mavs są trochę inni, ale też są top 10 drużyną w tranzycji, także no, dobry, dobry test przed, przed finałami i były to łatwe finały. Pierwsza taka emocjonująca runda w tych playoffach na nas. Ja tylko przypomnę, że y, ja, zanim zagraliśmy pierwszy mecz z Indianą w sezonie regularnym, to pamiętacie panowie, że mieliśmy, nie wiem czy to na czacie była rozmowa czy, czy gdzieś tam i, i Marcin mocno wtedy promowałeś tą Indianę. My z Piotrkiem troszkę, troszkę z dystansem, troszkę z uśmiechem tak, na twarzy. ile chce się co problem? No się dalej 4-0. Krótko <grytko> mówiąc, cisnęliśmy trochę. I rzeczywiście wtedy po meczu chyba cisnęliśmy jeszcze bardziej, bo to był ten rekordowy. Tak, tam 155 to... punktów rzuciliśmy. No ale teraz to w takim razie teraz odbijam do Piotrka znowu ta, ta seria z Indianą. Marcin mówił o tym, o tych końcówkach. Powiedz, co, co, co widziałeś w końcówkach, bo rzeczywiście ja również na to zwróciłem uwagę i myślę, że to też poniekąd było, było to, czego nam brakowało w zeszłych latach. My zaczęliśmy w końcówkach to, co chcieliśmy zobaczyć. Czyli w końcu Boston, w końcu nawet nie tyle co dowożący, co też odrabiający, wie wiele rzeczy. Ta trójka brała na. W meczu numer jeden to myślę, że będzie taki play, dosyć ważny play play-off moment, szczególnie jeśli uda się wygrać mistrzostwo, czy też Steel Holiday, chyba w, mecz ja już tak, mm, tak, meczu tak, w meczu numer trzy, pamiętam? Tak, mecz numer trzy to są takie momenty, które pokazują, że ten, że, że, że ten zespół po stanu, no, potrafi dowodzić. I to potrafi dowodzić w różnych, w różnych sytuacjach, w zależności od tego, czy bronią dużego prowadzenia i przeciwnik ma jest, jest w ranie, czy, też, czy też trzeba odrabiać, odrabiać straty. Tak więc no, tylko, tylko i właśnie pozytywnie to można, można patrzeć. Ja panowie tutaj sobie e, odnotowałem e, trzy, trzy mecze z Indianą, e, które decydowały właśnie się w time'ie. To był pierwszy, trzeci i czwarty mecz. E, my rozstrzeli, rozstrzeliśmy Indianę w tych. E, to jest sumarycznie 19 minut. W pierwszym meczu. 6 minut 45 sekund 3 minuty w trzecim 5 minut 50 sekund w czwartym meczu rozstrzeliliśmy 53 do 35 I, i tak jak tutaj wspomnieliście to było odrabianie strat to, strat, to były kluczowe kluczowe zagrywki i, i, i to były emocje, których nie, nie powiedziałbym, że brakowało bo było zawsze lepiej mecze wygrywać, jakby od początku kontrolować te spotkania, no ale ja w tej, w tej serii z Indianą, jasne, na papierze, jak ktoś spojrzy, to wygląda 4-0, pozamiatane, ale, ale to były duże emocje, to była Indiana, ja, ja w poprzednim odcinku, jak tutaj z Włażejem i z Jankiem rozmawialiśmy, troszkę porównałem Indianę do takich Celtics sprzed paru lat, właśnie kiedy kiedy, kiedy nie, było, nie było takiego wyrachowania na koniec, nie było tej zimnej krwi. Czy wy się zgodzicie z takim stwierdzeniem, że, że, że ta Indiana, no, może teraz do Marcina? Marcin tutaj Indianę mocno, mocno promował od początku i, i, też, i też Indiana udowodniła to, czy, czy rozgrywkami in-sezon, czy, czy właśnie tym ranem w playoffach. Yy, że ta Indiana ma bardzo duży potencjał i, i jeszcze namieszają w, w kolejnych latach, jeżeli tylko będą dobrze zarządzani i prowadzeni. No, charakteru na pewno, na pewno im nie brakuje. Yy, talentu, talentu też nie. Problem jest z Jakanem, bo on wydaje mi się, że ma teraz spadający kontrakt z wolnym agentem yy, po tym sezonie, więc no, jakieś przedłużenie ale raczej będzie testował rynek wolnych agentów. Dużo, dużo młodzieży, dzierży, no Nembhard, który się pokazał jak, nie wiem, tak jak na niego patrzyłem, to to miałem taki taki sam feeling jak z Bronsonów w Dallas. Taki cichy, nikt na niego nie stawia, w sensie nikt nie, nie położyłby pieniędzy, że to właśnie Nembhard weźmie, weźmie mecz, a on nagle się pojawia znikąd wychodzi z kurtyny i daje, daje show. No tam jeszcze w tej drużynie jest oczywiście Łama który nie grał przez, przez całe playoffy. Także no, potencjał, potencjał na pewno jest. Dużo teraz zależy od generalnego Władzera. Jeśli, jeśli przedłuży tego siaka, ma i może kogoś pod kosz dokoptować, bo chyba tego, tego im brakuje, no to, to, to myślę, że będziemy mieli fajną rywalizację. W naszej konferencji. Słuchajcie, ta, ta Indiana to jest po prostu fajna historia dla mnie. To, to, to nie był pojedynek z jakimś odwiecznym rywalem, gdzie, gdzie, gdzie była jakaś brudna gra. Bardzo, bardzo mnie cieszyło oglądanie tej serii, bo to był po prostu czysty sport na wysokim poziomie. A wspomniany nemchart to, to, to również. Niesamowita historia, porównałeś do Bronsona. Ja bym nawet powiedział, że ten nemhard był jeszcze większym zaskoczeniem, bo, bo Bronson to nawet się pojawiał w konwersacjach o MVP. Ale nemhard, kiedy trzeba było, rzucił kluczową trójkę z Nowym Jorkiem, kiedy zabrakło Halibartona brał na siebie i, i, i strzeleckie tutaj potrzeby i, i asystował. No i niesamowity, niesamowity gość w obronie mimo tego, że to chyba on stracił w meczu numer 3 tą, tą piłkę, kiedy przechwycił Andrew Holiday, teraz nie jestem tak na 100% pewny, ale wydaje mi się, że to on, na, 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 natomiast no, no jest młodziutki to, to, na pewno, to na pewno jeszcze u niego zaprocentuje e, tak jak myślę teraz w tych, w tych playoffach, przed tymi finałami e, procentuje to na jakich błędach Boston się uczył bo my tutaj w jednym odcinku przed playoffami z Marcinem Widomskim mieliśmy taki segment, każdy z nas wybrał trzy rzeczy, które których właśnie z przeszłości które nie działały, które ograniczały nasze możliwości, aby dotrzeć do finałów tutaj jedną z tych rzeczy był ten crunch time, ale go już omówiliśmy zdajemy się w tym crunch time mocni był wspomniany rzut Browna, zagranie Holiday'a, to są, to są rzeczy, które, które czarno na białym pokazują, że czy roszadami personalnymi, czy po prostu jakąś dojrzałością my, my, my po prostu weszliśmy na kolejny poziom, ale pamiętam, że jeszcze tam z Marcinem rozmawialiśmy o czymś takim, jak lekceważenie przeciwników. Nie wiem, czy się tutaj zgodzicie, ale Boston mimo, że, 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 że nie wygrywał tych mistrzostw w ostatnich, w ostatnich latach to zdarzały się mecze, zdarzały się serie, w których przeciwników lekceważyliśmy moim zdaniem taką serią była seria z Miami rok temu, gdzie na własne życzenie zaczęliśmy od 3-0 i potem musieliśmy dokonywać rzeczy historycznych to teraz może do do Piotrka a propos tych dwóch pierwszych m, dwóch pierwszych serii e, czy, czy, czy ty widziałeś tutaj właśnie takie e, taki olbrzymi boost, takie wyciągnięcie wniosków jeżeli chodzi o e, lekceważenie przeciwników i koncentrację do końca czy, czy to po prostu o, czy, czy, czy było w tym e, też trochę tego, że jednak jakieś kontuzje że jednak słabszy przeciwnik czy po prostu to są playoffy i, i, I Boston po prostu zdominował, zdominował te drużyny. Znaczy, znaczy no, ostatecznie znaczy na czas, za to zdominował. Czy, 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 czy No, Może trochę po tych pierwszych meczach z, z Miami Cliven, może jakieś tam rozkażenie się wkradło. Natomiast, natomiast seria z Indianą pokazała, że chyba udało się to przepracować. No, Miejmy nadzieję, że na, na stałej i na dłużej. Eee, ale myślę, że w finałach tu nie będzie mowy o, o, o lekceważeniu kogokolwiek no poza tym lekceważyć drużynę, w której jest Luka Doncic eee, to trzeba by było być naprawdę nierozsądne, delikatnie delikatnym eee, udało się przepracować to jest, bar to jest bardzo, bardzo, bardzo fajne stwierdzenie, bo, eee, bo bo drużyna w czasie playoffs powinna rosnąć eee, gdzieś tam zdarzają się gorsze, słabsze momenty, ale ale ta drużyna, kiedy, kiedy niektórzy mówili, że to był taki sleepwalk przez, 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 przez tą wschodnią konferencję, że dopiero prawdziwy test w finałach, to, to ten Boston, jednak tak jak powiedziałeś, on, on przepracował, on rusł, i, i tak jak czasem w piłce są jakieś drużyny typowo turniejowe, to, to myślę, że, że, że Bostonowi nie grozi. Nie yy, grozi jakaś, jakiś szok termiczny, kiedy, kiedy wskoczy, nie wiem, do, 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 do tych finałów i, i spotka się z Dallas. Yy, moi drodzy, yy, przechodzimy już stricte do tych finałów. Yy, ostatni odcinek był kiedy jeszcze było 3-0 w serii z Indianą, więc, yy, więc fajnie, że sobie jeszcze pomówiliśmy o tym, o tym zespole i mam wrażenie, że o nim yy, będzie, będzie jeszcze, jeszcze głośno. Dallas Mavericks to jest zespół, który, z którym się spotykaliśmy dwa razy w czasie regularnego sezonu. Oba te mecze były zwycięskie. Pierwszy, pierwszy zagraliśmy na wyjeździe 119 do 110, drugi u siebie 138 do 110. Te mecze różniło to, że pierwszy był przed trade deadline, a drugi po trade deadline. Nie wiem jak wy, ale ja mam wrażenie, że to Dallas z pierwszej części sezonu to jest zupełnie inne Dallas niż z drugiej części sezonu. Wspomnę tylko, że te oba mecze, które wspomniałem, to były mecze, w których Dallas wystawiało najsilniejszy skład z Kyrie'm Irwingiem i, i z Luke'em Donciciem na czele. Natomiast już w tym drugim meczu mieliśmy P.J. Washingtona czy Daniela Gafforda. Powiedzcie, e, czy jak Wy widzicie Dallas na przestrzeni na razie tego regularnego sezonu? I, i, I czy rzeczywiście oni urośli w siłę nie tylko statystycznie, ale, ale może też mentalnie. Nie no, to wyraźnie widać tam sezurę dodania Forda i Pidzie Washingtona. Po prostu to, to widać, że to były bardzo dobre ruchy i że ten zespół się stał dużo, dużo silniejszy. I chyba, no, no trudno, trudno, trudno się z tym nie zgodzić. Ja też do tych meczów w sezonie zasadniczym mam takie podejście, że to nie ma większego znaczenia w playoffach, bo chociażby Eee, Sas zero 3-0, która ich zasypowała. Chyba nie ma za bardzo się co przykładać uwagi do tych meczów, które już były. Eee, I chyba dużo też zależy. No, chyba bez chyba. Dużo zależy od meczapów, bo e, jestem ciekawy, może teraz do Marcina. E, tak często się takie pytania zadaje e, gdzieś tam w, w studiach NBA. Komentatorzy pytają. It was all about Dallas or it was all about Minnesota Timberwolves? Minnesota Timberwolves podchodziła do tych finałów konferencji zachodniej po pokonaniu mistrzów NBA, gdzie, nie wiem jak wy panowie, ale ja obstawiałem, że, 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 że joki ci spółka pokonają Minnesotę natomiast no w finałach konferencji mimo, że te mecze były zawsze na styku no może oprócz tego jakby przegranego i ostatniego, no to te trzy pierwsze były mocno na styku no ale to jednak były, była seria, w której chyba nie było wątpliwości, że, że, że Dallas że Dallas wygra także myślisz Marcin, że to było że to dużo bardziej chodziło o Dallas, czy, czy jednak ta Minnesota nie nie do końca dojechała na te finały konferencji. No na pewno chodziło, chodziło o teraz, bo teraz po prostu wychodziło lepiej przygotowany na, na każdy mecz. Z Minnesota Wydaje mi się, że oni trochę sami się zdziwili, że pokonali tych, tych Denver Nuggets i tak jakby plan. Plan minimum już jest dawno za nami. Już i tak wszystko osiągnęliśmy, już nie ma nowe z presji, już nie musimy grać na 100%. I tak przynajmniej w tym, w tym czwartym meczu chyba, nie, czwarty wygrali, w piątym meczu. też było takie bez, bez, bez podjęcia rękawicy. Tak miałem wrażenie, że sobie, sobie mocno odpuścili. Mocno no nie mieli, nie mieli czym, czym bronić tych kluczowych. Daraz pozycji no, Kairi i Luka kontra Conley i no, ciężko. <noise> e, ciężko taki mecz up, e, zostawić na stronę na stronę Conleya. No, Nawet nawet nie próbowali za bardzo ograniczać rynki w tym piątym meczu, przecież Iron to w pierwszej kwarcie z 20 punktów rzucił, To pod... przekraczał tylko połowę, robił dwa, trzy kroki, side step, siak, siak, siak siak. Okay. I oni w ogóle na to nie zareagowali. To już po, po drugiej czy trzeciej takiej akcji powinno się jakoś zmienić krycie, czy zacząć, zacząć od połowy kryć lub jeden na jeden, cokolwiek zrobić, żeby, żeby chociaż mu przeszkadzać, bo zatrzymać to się go nie da. No, re, reakcji nie było. Także wydaje mi się, że Minnesota po prostu osiągnęła więcej niż oczekiwała przed tym sezonem i trochę nie, nie udźwignęła presji i odpuściła. No to skoro panowie już mówimy o o Luce Donciciu, no to, to, to porozmawiajmy o tych największych gwiazdach tego, tych finałów. Po jednej stronie duet JB i JT, po drugiej stronie Luka Doncic i Karwi Irwing. Bardzo wiele komentarzy słyszałem, że Luka Doncic i i Kario Irwin to w tym momencie najlepszy frontcourt tutaj w lidze, że jeżeli, jeżeli wygrają mistrzostwo, albo być może wygrają drugi raz, czy, czy może nawet trzeci, to, to będzie to najlepszy frontcourt w historii. Skoro takie głosy się pojawiają, to jak to skonfrontować z graczami kalibru Jason Tatum oraz Jalen Brown? Tu mam wrażenie, że w tej, w tej, w tej serii te, te, te pojedynki będą, będą kluczowe. Natomiast to co, to, co mnie zawsze zastanawia, to, to jako, jak, w jakim ja przeświadczeniu też żyłem, żyję, chociaż to zawsze jest sport i wszystko jest możliwe, to to, że w playoffach, w NBA, najczęściej wygrywa drużyna, która ma. Yy, najlepszych graczy po, po swojej stronie. Yy, więc z jednej strony Jason Tatum, Luka Donskis, słuchajcie, no, dwóch graczy wybieranych do pierwszych piątek tutaj yy, sezonu. Jest też Jalen Brown, który był pominięty, ale, ale wiemy dobrze, że tym wszystkim ekspertom Uta Runosa yy, dosłownie godziny po ogłoszeniu tych pierwszych piątek, bo rzucił tego, yy, tego dagera. No i oczywiście Kyrie Irving, słuchajcie, wracający tutaj do Bostonu. Piotrek, jak, jak, jak widzisz porównanie tych, z jednej strony tych dwóch gwiazd oraz, oraz z drugiej strony, gdzie, gdzie, czy stawiasz znak równości, czy, czy gdzieś tam ta szala się e, przechyla? No cóż, no powiem, że dla mnie Lukas, chyba teraz obecnie najlepsze gracze na świecie. Tak więc no tutaj trudno, trudno znaleźć kogoś, kto, kto mógłbyś, tym, z kim może postawić znak równości, aczkolwiek nie uważa, żeby ta różnica była tutaj jakaś kolosalna. Moim zdaniem, tutaj to na przykład z tych pro gra rewelacyjnie, szczególnie co ostatnie mecze. Tylko robi to w chyba po prostu dużo ciszy sposób niż, niż Luka, też często nie punktowo, tylko też takim overallem, tym, tym co gra. Eee, też mi się wydaje, że to trochę też wynika z narracji, że Boston po prostu jest, jakby przewidywaliśmy, że Boston awansuje do finałów, nadal raz raczej nikt przed początkiem sezonu nie stawiał, że znajdą się w tak więc też są na takiej wynoszącej fali, fali narracji, że tutaj niesamowity Kyrie i niesamowity Luka, oczywiście są niesamowici, eee, ale po prostu bardziej doceniane to, co oni zrobili niż to, co, co zrobił Boston, bo po prostu oni się po prostu tego oczekiwało, tak więc też trudno tutaj szukać... Eee. Szukaj, żeby w mediach były jakieś wielkie piany na temat tej e, tłumaczy Browna. Marcin, jak u ciebie te, tych, tych dwu, pojedynek tych dwóch liderów? Też delikatne różnice? No przede wszystkim e, takie, że moi no, Luka i, i Kairi to są gracze e, gracze obwodowi Brown i Tatum, to raczej. Raczej skrzydłowi i o ile e, takich me, pojedynków jeden na 1 Brown luka Brown Kairi, jeszcze się spodziewam, to myślę, że, że Tatum nie będzie uczestniczył w takich, e, w takich akcjach, chociaż może, może Kairi będzie chciał go wyciągnąć na jeden. E, no, no, zobaczymy, myślę, że, że nie można, nie można zestawiać tych, e, tych dwóch e, duetów. E, bo po prostu to są, to są różne, różne pozycje, trochę, trochę różne style, style gry, style zdobywania punktów. Ale no, bliżej mi jest bostońskiego duetu. No ja ja nie, nie płynę na tym, na tym hypie Kairiego i, i Luki. Oczywiście też uważam, że Luka jest no, top 3 graczem ligi jak, nie, jak nie najlepszym w tej chwili ale jeśli miałbym do, do wybrania duet, który chcę grać w finałach, to staram obronę i tej połowy. No nie oszukujmy się panowie, że też e, zarówno Luka Doncic, jak i Kyrie Irving e, z taką obroną jak Boston Celtics e, jeszcze się w tych playoffach nie spotkali i to, e, to nie tylko obrona e, jakby zespołowa, która jest w czołówce ligi, ale to też e, elitarna obrona w postaci indywidualnych, czyli mam na myśli ten nasz ten nasz frontcourt, Jay True Holiday i Derek White nie wiem jak, nie wiem jak wy, jakbym miał zadać pytanie kto jest najlepszym naszym zawodnikiem w tym ranie playoffs, to bardzo mnie ciekawi co odpowiecie ale ale moim zdaniem Kluczowymi, naj, kluczowymi zawodnikami yy, są na pewno Drew Holiday i Derek White. Derek White znakomita tutaj w, z Miami seria i początek serii z Drew Holiday niesamowite zagrania, doświadczenie tutaj mistrzowskie w serii z Indianą, więc yy, powiedzcie, yy, czy zgadzacie się z tym, że to są absolutnie kluczowi zawodnicy i stoperzy na, na Irwinga, na, na Klukę, ale być może no, nie najlepsi. A którzy są według Was z bostońskiego tutaj ogródka najlepsi w tym, w tym ranie? Brown, Tatum, a, a może ktoś inny? No, luki luki tak nie zatrzymamy, ale trzeba, trzeba mu po prostu jak, naj, jak najbardziej utrudnić zadanie. To, to, powiedział, to powiedział Mazura, że jeśli jakoś mamy obronić lukę, no to już z piłką, jak, jeśli Luka ma piłkę, no to nic z tym nie zrobimy, ale można utrudnić mu e, życie przed dostaniem piłki. E, e, tak samo jak mówiłem o tych przełzorcach Forda w serii e, e, Pacers. To, to samo można zrobić no, e, na luce i też uważam, że wyłączenie z gryka i jego, co już. E, Okazywaliśmy, że potrafimy. bo od transferu ma kiepską, e, kiepską historię meczów z Bostonem. E, myślę, że wyłączenie Kairiego, jeśli, jeśli Luka nie będzie miał tej opcji w e, postaci, postaci Kairiego, że nie może do niego oddać piłki, bo, bo cały czas będzie na nią obrońca, to, to może być klucz do, e, do sukcesu w obronie w, e, w całej tej serii. No Kairi Irving, nie szukamy, że, że jest to wróg publiczny numer jeden tutaj w Massachusetts i, i mimo, że tu już minęły e, minęło sporo czasu, bo właściwie to już jest to chyba 5 lat, bo to 19-20 sezon jak Kairi jak odszedł, przyszedł Kemba Walker, e, no ale, ale myślę, że bostoński ogródek nie przywita go, słuchajcie, z otwartymi Ramionami, a prawdopodobnie z głośnymi gwizdami, i nie tylko. Pamiętamy, jak to wyglądało ostatnio, kiedy, kiedy Brooklyn dwa razy przyjechał tutaj dwa lata temu do nas. I to być może jest dobry moment, żeby Was zapytać o, o, o parkiet, o przewagę własnego parkietu, czy to będzie miało w tej serii znaczenie, bo, bo to jest pierwszy raz, kiedy, kiedy Boston ma przewagę własnego parkietu w finałach. Od 2008 roku, tutaj w 2010 i 2022 tej przewagi nie mieliśmy. Teraz, teraz jest inaczej, ale, ale czy to ma znaczenie? Boston jednak na tych, na tych wyjazdach radzi sobie dużo lepiej, a u siebie, a u siebie gorzej. No, my jeszcze nie przegraliśmy na nowy jeszcze w tej kampanii, także. Myślę, że większego znaczenia przewaga papieru nie będzie miała, chociaż uważam, że powinniśmy w ten pierwszy mecz wejść, wejść mocno i że pierwszy mecz trochę nam, trochę nam zapowie, zapowie tą serię, więc warto było skorzystać z tego, z tego impaktu publiczności i, i zagrać masterclass, tym bardziej było dużo czasu, żeby się na to, na to przygotować. Mamy też panowie troszkę czasu i, i bardzo dobrze z jednej strony, że te, że te finały dopiero zaczynają się w czwartek, bo, bo ten czas gra na pewno na korzyść naszego dryblasa Kristapsa Porzingisa. Marcin, mówiłeś wczoraj, że Kristaps że, że wziął udział w gierce, także no to jest aktualny update tutaj w jego... No, wszystko wskazuje na to, że będzie już od pierwszego meczu dostępne. Tak, na no, no pięknie cały czas nie jest zaktualizowana. No ta informacja, tam jest z 31 maja, ale no, wydaje się, że, że, że będzie grał dzisiaj. Widziałem, że jest, że jest wrzucony podcast ten daily bostoński, to pewnie coś tam, coś tam powiedzieli, jeszcze nie zdążyłem odchodzić. A Piotrek, jak ty widzisz Porcingisa? Nie ukrywajmy, Boston Boston radził sobie całkiem nieźle w czasie tych playoffs bez Sportingisa, w czasie, w czasie regularnego sezonu to było różnie. Natomiast kiedy wracał, zawsze zawsze już był rozgrzany, zawsze nie potrzebował jakichś jednego, dwóch meczów, żeby wejść na dobry poziom. Będzie tutaj X faktorem Kristaps Porzingis? Hmm. Czy będzie X faktorem? Nie wiem, na pewno będzie bardzo, bardzo ważny. E też wynika z tego, jak, jak gra krają gra, Ma Też ktoś zauważył, że oni raczej się na obronie obręczy eee, i że, że na przykład jeśli dobrze pamiętam, to ograniczyli czekaj to se sprawdzę eee, tak, ograniczyli eee, ograniczyli momencie rywali do 50%, co też na się za zadba. co jest całkiem ładne osiągnięciem, a Kortzyni zda nam ten spacing dużo miejsca i będzie i wyciąga i będzie na przykład pewnie Derek'a Najgorszy, tak tutaj jest bardzo ważny i może być ekstraktorem w takim sensie, że da, da nam dużo więcej opcji i możliwości gry niż bez niego. A powiedzcie, czy zgodzicie się ze stwierdzeniem, bo gdzieś tam z naszej tutaj rozmowy wynika, że te pojedynki gwiazd. Ja nie mówię, że bezpośrednie tutaj meczapy, ale po prostu jakby konfrontowanie umiejętności i, i, i tak dalej jakby wartości zawodników to, to gwiazdy już sobie omówiliśmy gdzieś tam delikatne, delikatne różnice ale mam takie wrażenie, że to wszystko oscyluje wobec znaku równości natomiast czy zgodzicie się ze stwierdzeniem, że jeżeli Dallas tutaj chcą myśleć o, o zwycięstwie w tej serii no to musi u nich e, zadziałać, e, muszą na wyższy poziom, albo też na poziom, jakby konsekwentny, wejść e, inni gracze, bo tacy zawodnicy jak PJ Washington byli już w tych, e, tych playoffach niesamowicie kluczowi dla Dallas Mavericks. E, PJ Washington w, miał znakomitą serię z OKC. Derek Jones Jr. też jest zdolny do, do, do wysokiego punktowania wspomniany przez Piotrka Lively to, to przecież jest to przecież jest rookie, tak, a, a on też a on też potrafi kręcić fajne cyferki, no i pozyskany Daniel Gafford centymetry i fizyczność powiedzcie, zgadzacie się z tym stwierdzeniem, że że jeżeli oni, ci zawodnicy, których wymieniłem, ale wiemy, że jest ich jeszcze więcej, nie wejdą na, na inny poziom, no to będzie, będzie strasznie ciężko udźwignąć Dallas Mavericks te finały. Na pewno tak. O, Luka, Luka mimo tego, jak jest fenomenalnym graczem, nie wygra sam w siedmiu serii. To jest niewykonalne. O tym bardziej, że Boston, jeśli, jeśli musimy o Bostonie, to musimy o fizyczności przede wszystkim. Jakby tak przejrzeć nasz, nasz roster i roster, roster Mavericks i zostawić jeden do jednego, no to niektórzy zawodnicy wyglądają trochę jak, jak dzieciaki. No, myślę, że, że Mavericks jeszcze w tej kampanii nie miało takiego, takiego zadania przed sobą. Ja wspomniany wcześniej Chris Tapps to jest e, moim zdaniem to będzie X-Factor w tej serii, jeśli, jeśli zdrowie, zdrowie pozwoli, to nie tylko po, po, bronionej, po bronionej desce, e, ale, też, e, ale też w ataku właśnie. No i też trzeba, trzeba pamiętać, że e, Dallas to są małe jupy, Dallas to jest dużo, e, dużo gry w, w pomalowanym takiej e, Trochę, trochę nieoczywiste, że ten spacing w skupia się właśnie na, na ponu 3 sekund. E, a jeśli postawimy tam naszego pięknego i długiego Łotysza, to odbieramy masę argumentów, e, masę argumentów e, Jasonowi Kidowi. I to jest bardzo dobry moment, słuchajcie, aby, aby wspomnieć właśnie o trenerach. Dobrze Marcin, że wywołałeś Jasona Kida. Jason Kid to jest gość, który ma szansę jako trzynasty trener, który również zdobyć mistrzostwo zarówno jako trener, jak i, jak i zawodnik. No i naprzeciwko niego. Joe Mazula, słuchajcie, on, w, Joe Mazula w tym podcaście zbierał różne opinie w naszych prywatnych rozmowach nieraz. E, różne, różne opinie zbierał. My, Marcin, chyba też tutaj e, nieraz gdzieś tam e, podsyłaliśmy sobie jakieś zajawki z Joe, gdzieś tam z przymrużeniem oka go traktując. Bardzo mnie ciekawi, panowie, jak. E, jak widzicie, pojedynek, pojedynek trenerski, bo to jednak są stosunkowo, jeżeli chodzi o doświadczenie, oczywiście Jason Kidd ma więcej tutaj lat na, na, na ławce trenerskiej, aczkolwiek to nadal są, nadal jest jeszcze można powiedzieć, no nie świeżakiem, ale, ale dopiero to doświadczenie większe zbiera. No i jest, jest Joe Mazula, który nawet w naszym fanbase ma bardzo, bardzo dużo hejterów, być może tak bym to nazwał, a, a może delikatniej no, ludzi, którzy, którzy nie sympatyzują, którzy też mówią, że, że dostał samograja i oby tylko nie spieprzył roboty. Jak widzicie, powiedzcie, pojedynek e, trenerski tutaj? Co może zaczniemy od statystyki, wygląda teraz bezpośredni bez pojedynek i to jest statystyka piękna dla Bostonu, bo na cztery mecze e, Mazula kontra wszystkie cztery w Mazula, tak więc to Chciałoby się, żeby ta, żeby ta seria się kontynuowała. Zapewne się tak nie będzie kontynuować, ale no... Nie wiem. Ja mam wrażenie, że Mazula wyciąga wnioski, zrobił duży postęp. I trochę też nie rozumiem tego hejtu, który na jego spada z w każdym meczu. Oczywiście miał swoje problemy. Jak nam, reaguje, robię adjustmenty. Czy jest najlepszym trener na świecie? No nie. Ale czy jest najgorszy planem na świecie też? No, to ja mam, ja mam tak, że na początku sezonu totalnie nie, nie byłem za Mazurą. Teraz w ostatnim podcaście, w którym występowałem, to była jakoś tam w tej może ostatniej tercji sezonu. To już, to już mu dawałem kredyt zaufania, a teraz już, już ufam Mazuli jako takiej integralnej części zespołu. I się zgadzam, że to nie jest najlepszy trener na świecie, ale też, też nie jest najgorszy. Najważniejsze jest to, że, że zawodnicy są za nim i to, i to, i to widać. a jeśli, jeśli chodzi o zaufanie, o zaufanie do całego zespołu jest, jest tam Mazura. No właśnie, i to jest i to jest chyba też najważniejsze, bo nieraz już panowie w sporcie zespołowym widzieliśmy trenerów, którzy może nie uchodzili za mastermindy, Którzy, którzy nie uchodzili za tych, którzy są, nie wiem ważniejsi od, od, od zawodników że to od nich nie wiadomo ile zależy ale ta integralna część zespołu Marcin, o której wspomniałeś to jest chyba niesamowicie kluczowe widzimy na taki team spirit widzimy to, że zawodnicy mu ufają, widzimy to na na boisku, widzimy to na, na konferencjach prasowych a dołóżmy do tego również nasz sztab trenerski. Pamiętam, Marcin, jak kiedyś tam nagrałeś mi wiadomość i powiedziałeś: Maciek, spójrz na, na sama kasela, co się dzieje, jak, jak Joe bierze time-outy, że, że, że zawsze wtedy sam kasel podchodzi. To, to on jest bardzo aktywny i, i, i dużo się skupia wokół Joe Mazuli ale chyba to też te nasze przedsezonowe usprawnienia na ławce, te roszady chyba też sprawiły, że, że po prostu ten nasz coaching wszedł na, na kolejny level słuchajcie, te finały to to, to pierwszy finał Luki to z, drugi finał Jasona tej tuma, ale taki można powiedzieć finał odkupienia, na niego dużo krytyki, dwa lata temu Spadło. Jest, jest dużo smaczków e, tego finału, e, bo wspominaliśmy o Kyrie Mirwingu, który, e, który znowu będzie podejmował Boston, e, ale to też Kristaps Sportsingis, który, który wraca do Dallas. Tam w Dallas się nie udało większych sukcesów. On też e, dużo, dużo przegapił wtedy na, podczas swojej e, przygody w Teksasie. E, słuchajcie, na emocje wzrastają, ale ten, ten podcast dzisiejszy, ten odcinek pewnie niebawem będziemy kończyć. Jesteśmy dzisiaj troszkę czasem limitowani, a to już też prawie godzinka, jak rozmawiamy, ale no na pewno nie, nie, nie pożegnamy się, zanim nie zapytam Was o, o Wasze przewidywania, o, o Wasze predykcje co do wyników tej serii, bo to zawsze jest zawsze jest fajnie coś obstawić, potem to zweryfikować jakie są wasze przewidywania, jeżeli chodzi o wyniki w ilu, w ilu spotkaniach się zakończy ta seria na pewno zakończycie swoją predykcję tym, że wygra Boston, ale ale jak to będzie i czy w ogóle macie jakąś czy coś intuicja podpowiada ja obstawiam 4-2 mam taki przeczucie ja, ja 4-1 myślę, że to się może skończyć. Jest to, jest to bardzo optymistyczny scenariusz, ale, ale, ale tak to widzę. Myślę, że fajb na, na Tomas jest. jest dużo większy niż ten zespół naprawdę ma, ma w nogach i ma w argumentach przeciwko takiej drumie. E, przeciwko takiej drużynie jak Boston. No, u nas, jeśli nie, nie trafi się mecz, w którym będziemy mieli stagnację w ofensywie, e, jeśli Kristaps będzie, będzie zdrowy, no to, to myślę, że, że, że naprawdę to nie, nie, nie będzie to spacer, nie będą to blowouty, ale 4-1, e, jest, jest realny i tylko nie. Marcin, z wielką przyjemnością przyznam Ci rację, jeśli będzie trzeba. Ja chyba wiecie co, będę się skłaniał bardziej ku temu wynikowi 4-2. Choć oczywiście tak jak Piotrek, chętnie pogratuluję wytypowania wyniku 4-1 Marcinowi. A najchętniej to nie gratulowałbym nikomu, jakby było 4-0, ale wiadomo, że to jest życzenie, które, które no, ciężko, ciężko sobie jednak wyobrazić. No ale jest możliwe, jest możliwe. Skoro mówiliśmy o ciężkich swipach, to, to, to czemu nie? Natomiast z dużym na pewno respektem podejdziemy. Ja 4-2, Piotek 4-2, Marcin 4-1 i, i, i jeszcze właśnie też Marcin mówiłeś, że to że, że ma w nogach i oni mają chyba w nogach, w rękach, całe, całe te ciała są po prostu już chyba troszkę okay na oparach będą jechać. Bardzo no wiele dokładnie osób umie... to, to oni wchodzą z bliznami no, na, na te finały. No i oczywiście blizna może być wzmocnieniem, jak się, jak się zagłosi, to to, to to miejsce na skórze jest silniejsze, e, ale też no, jeśli, jeśli nie zabliźniła do końca, to, to głos to nią rozdrapie i posypie solą. I skończy w pięciu meczach tą serię. Dawajcie już te finały. E, dawajcie te finały. E, panowie, ja, ja, ja praktycznie tutaj z wyjazdu wracam w środę e, w nocy. E, potem, już w czwartek, e, mamy mecz. E, ja życzyłbym sobie, żebyśmy, żebyśmy już zaczęli z przytupem. Tak jak Marcin mówiłeś, wjeżdżamy ostro, e, rozpychamy się łokciami, nie patrzymy e, na boki, tylko po prostu bierzemy. Bierzemy za gardło i, i to pierwsze zwycięstwo ma być już w czwartek. Game 4, pojedynek numer 4, będzie z piątku na sobotę. To jest też dobra okazja, żeby powiedzieć, żeby zaprosić tutaj. My rozmawialiśmy o, o jakimś mini zlocie, ale, ale gdzieś tam odzew był troszkę mniejszy. Aczkolwiek parę osób do mnie, mnie zapytało podczas tego weekendu, co, co z meczami też, też pytali ludzie spoza, spoza poznania. Myślę, panowie, że się zgodzicie, że wszyscy są mile widziani, ważne tylko, żeby zdeklarować gdzieś tam liczbę osób i, i gdzieś tam to spotkanie zorganizować, bo, bo w zależności ile to będzie osób, to to, to fajnie taki mecz obejrzeć razem, nie tylko w Poznaniu, ale słuchajcie, drodzy słuchacze, gromadźcie się licznie, bo już nieraz w tym, w tym sezonie w tym podcaście podkreślałem, że to jest sezon historyczny. I to mogą być też historyczne finały, które będą zwieńczone 18 banerem, a 18 tytułów w historii ligi zawodowej nie zdobył nikt, także to. To też mogą być historyczne finały. Żyjmy momentem, żyjmy, żyjmy tymi finałami. Tak jak mówił Marcin, dawać te finały i, i pozwycięstwo. Marcin, Piotrek, dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszy, za dzisiejszy odcinek, za, za, za pojawienie się w podcaście po raz kolejny. To, 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 to był jak zawsze duży fan. Ja zaraz się zabieram zamontaż, aby jak najszybciej odcinek trafił do, mm, do słuchaczy. Pozdrawiam Poznań. Panowie, dzięki i pozdrowionka dla Was. Dzięki wielkie. Robię dzięki. E, a my, drodzy słuchacze, będziemy się słyszeć jeszcze kilkukrotnie podczas e, tych finałów. E, jeszcze nie wiem, jak, jak zagospodaruje tutaj czas, ale, ale skoro mówiłem, że to historyczny sezon, to, to, to na tym na fali tego stwierdzenia będę gdzieś tam starał się zaaranżować, zaplanować odcinki tak, żeby trafiały do Was jak najczęściej. Bo, bo stwierdzenie historyczne sezon powinno mobilizować wszystkich mnie, kibiców, ale najbardziej oczywiście koszykarzy. Odcinek 28 dobiega końca. Ja już żegnam się i pozdrawiam wszystkich. Siemanko, do, do usłyszenia, do zobaczenia. thank <laughs>